Witam Państwa z klubu WG Zachód. W dniu 28 czerwca odbywa się tu wkładanie gołębi na narodowy lot Barcelona 2016. O krótką opinię tego lotu poproszę jego założyciela, kolegę Jarosława Kozinę. Witam wszystkich kolegów. Znajdujemy się na głównym punkcie koszowania na lot Barcelona oraz na lot Belgia Boucher. Znajdujemy się w Krośnie Odrzańskim w klubie WG Zachód. Hodowcy z całej Polski dzisiaj przywieźli gołębie do Krosna Odrzańskiego, żeby startować 1 lipca z lotu Barcelona. Jest to lot, jak wiemy, już tradycyjny. Od 2005 roku do 2015 roku był organizowany przez kolegów Łepuchu. W tym roku już zrezygnowali z organizacji. My jako jedyny klub w Polsce żeśmy podjęli się tej inicjatywy i wspólnie tu żeśmy z kolegami z klubu i z koleżankami zorganizowali lot Barcelona 2016. Lot Barcelona 2016 będzie się odbywał etapami. Czas transportu ma wynosić około 48 godzin. Klatki są szerokie, wygodne. W środku są zamontowane karmiki do karmienia, pojniki są na zewnątrz. Będziemy wyruszać w dniu dzisiejszym, czyli 28 w godzinach wieczornych. Pierwszy etap to jest dojazd do Belgii, do miejscowości Resse na polską misję katolicką. Tam zostaną gołębie napojone, nakarmione. Odbędzie się tam msza. Gołębie zostaną poświęcone. I w czwartek w godzinach porannych będziemy wyjeżdżać do Barcelony. Tam w Barcelonie dnia 1.07. zobaczymy, w zależności od pogody, jaka będzie pogoda, wypuścimy gołębie albo w godzinach porannych, albo w godzinach popołudniowych, jeśli będą ku temu warunki. Mamy nadzieję, że te gołębie polecą lepszym torem niż przez ostatnie lata, że polecą tutaj w kierunku na Lyon, Paryż i już z Paryża będą kierować się na Niemcy i nasze gołębie do Polski dotrą w trzecim dniu wypuszczenia gołębiów. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mamy nadzieję, że wszystko nam się uda. Wszystkie relacje z trasy, z punktów będą na żywo w internecie na stronie wgzachód.pl. W tym roku jeszcze WG Zachód będzie organizował dwa loty z Francji. Także jeśli ktokolwiek będzie chciał uczestniczyć w lotach dalekodystansowych, w tej chwili na stronie wgzachód.pl są podane te loty, może uczestniczyć. Serdecznie wszystkich zapraszamy. Thank you.
Przyjechaliśmy z oddziału Kępno, mamy 150 ptaków. Do nas dowieźli hodowcy z Radomska, Sieradza. Z Sieradza, z oddziału Krotoszyńskiego, Odalanów i z Ostrowa. Także zrobiliśmy taki punkt wkładań, no i trochę tych gąbków, żeśmy tu do was dowieźli. Myślę, jak, że... Jak się podróż? Podróż była dobra, nie było żadnych tam problemów z dojazdem, także myślę, że jak mieliśmy dojazd dobry, tak myślimy, będzie lot udany. I tak trzeba myśleć, zgadza się. A nas czy nie? A co sądzicie o takiej właśnie typu tego organizacji tego lotu? No myślę, że będzie kupę lepiej niż były tamte loty. Jednak gołębie będą puszczane tylko nasze. Inaczej polecą, także myślę, że będzie dużo lepiej, tych gołąbków powinno więcej do nas wrócić niż w poprzednich latach, jak były puszczane z całej Europy, także myślę, że to jest dobry punkt zaczepienia, taki lot. A jak wyjdzie, no czas pokaże, myślę, że będzie dobrze, nie? No i te gołębie się nie męczą. Tak nie męczą się, tak, bo dwa dni jednak, tak, jednak dwa dni, tylko ten i komfort inny i wszystko, także... I wszystko. Zgadza się. Będzie dużo łatwiej. Nie? No to dobrego lotu trzeba sobie życzyć. Nie? No dziękuję. Dziękujemy bardzo. No i nawzajem. Nazywam się Marek, imię mam Wacław, jestem ze Szczecina, ze sekcji Szczecin-Dąbie. Hodowcą jestem już od 80 roku. Moje gołębie to raczej latają na długich dystansach. W 2011 roku z Barcelony miałem 91 gołębia, w 2012 trzeciego gołębia na Polskę. Gołębie moje to raczej są wszystko lotniki dalekodystansowe i w dalekich dystansach osiągam właśnie większe sukcesy. Ile w tej chwili wystawił pan na Barcelonę? W tej chwili na Barcelonę wystawiłem 3 gołębie. W tym jest mój jeden gołąb, który jest potomkiem tego właśnie trzeciego Barcelończyka z 2012 roku. Jakie oczekiwania? No oczekiwania, marzenia są zawsze, no nie wiadomo, zobaczymy, czy się spełnią, no chciałbym, żeby wszystkie wróciły, nie? Jak najszybciej, zresztą tak jak my tu wszyscy, no chcemy, żeby jak najszybciej, nie? No ale zobaczymy, los pokaże. Jak się panu podoba ta organizacja? No jest dobrze, wspaniale przygotowane, cieszę się, elegancko wszystko, szybko przyjęte, nie trzeba było długo czekać. Obsługa bardzo dobra. Miłe panie, ładnie, poczęstunek. Także jestem bardzo zadowolony. Co
co pan sądzi o dotarciu gołębie na miejsce startu? No cóż, no, na miejsce startu na pewno jest to korzystne, bo z tego co wiem, no to gołębie będą jechały w transporcie tylko 2 dni. Także szczerze mówiąc, to nasze loty oddziałowe też się odbywają na długich dystansach i gołębie też 2 dni jadą, nie? Także jest to, no moim zdaniem jest bardzo dobrze zorganizowane. Czy poleciłby pan innych związkowców, żeby też skorzystali? Tak, tak zdecydowanie tak i tak to robię od paru lat. No w tamtym roku na przykład na Barcelonę to z mojego polecenia poszło dużo, dużo gołębie, nie? No w tym roku jakoś koledzy się nie dali się namówić, bo mieliśmy ciężkie loty pogodowe, właśnie 500 i troszeczkę tych gołębi zginęło, nie? No, wszystkiego najlepszego. Dziękuję wzajemnie. Dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, witam organizatorów Barcelony. Tutaj w tej miejscowości w Krośnie Odrzańskim jesteśmy pierwszy raz. Bardzo mili goście, bardzo miła atmosfera. Przyjechaliśmy z Przysierska, nazywam się Wiesława Wróblewska, przyjechałam z mężem Januszem. Gołębie na lot z Barcelony wozimy już 7 razy, 5-6 razy byliśmy w Łęknicy. Tutaj jesteśmy u Państwa pierwszy raz. Do mnie przywożą punkt wkładań gołębi na Barcelony. Odbywa się w miejscowości Przysiersk. Jest to województwo kujawsko-pomorskie. Mąż należy do Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych, okręg Bydgoszcz. Do związku należymy już tam od ponad 30 lat. Gołębiami zajmuje się głównie mąż. Ja tylko tak sporadycznie pomagam. Hodowcy, którzy dowozili gołębie do mojego punktu, przyjechali w tym roku. Może ja będę tutaj okręgami wymieniać. Z okręgu Olsztyn, okręg Gdańsk, okręg Bydgoszcz, okręg Toruń. Właśnie okręg Toruń najwięcej dostarczył gołębi. Okręg Włocławek. I również przywiozłam tutaj do Państwa 4 gołębie przywiezione z Danii.
pan Sokołowski Daniel przyjechał do Torunia. Kolega z Torunia dostarczył te gołębie właśnie tutaj do Przysierska i my przywieźliśmy te gołębie do Krosna. Koszowanie gołębi odbyło się na naszej posesji wczoraj. Hodowcy od godziny 16 do godziny 23 dostarczali gołębie. Dzisiaj od godziny 6.30 do godziny 9 koszowaliśmy również gołębie. Tam jeszcze przyjechały dzisiaj gołębie z okręgu Olsztyn i z okręgu gdańskiego. Przywiozłam 93 gołębie, włożyło 40 hodowców. Tak jak wspomniałam, wyjechaliśmy o godzinie 10. Tutaj na miejsce przyjechaliśmy o godzinie tam 16.30. Po drodze spotkał nas deszczyk, no ale szczęśliwie dojechaliśmy tutaj do państwa. No, chciałabym serdecznie pozdrowić tych hodowców, którzy zaufali nam, przywożą gołębie do Przysierska. Również jest bardzo miła atmosfera. Hodowcy dziękują za to, że są te gołębie dostarczone. Ja tutaj wśród tych 93 zakoszowanych gołębi mam chyba 6 gołębi, które w ubiegłym roku i w poprzednich latach były na Barcelonie, wróciły, czołowe miejsca zajęły i dzisiaj jadą z powrotem na Barcelonę. Hodowcy, gdy dowiedzieli się, że będzie ten lot zorganizowany, mieliśmy bardzo krótko czasu, żeby bardziej to jeszcze w naszych okręgach rozgłośnić, ale drogą internetową podowiadywali się, więc chętnie dostarczyli te gołębie. No, są szczęśliwi i dziękują tutaj państwu, że te gołębie nie będą tak długo w podróży, że one nie będą cały tydzień siedziały w kabinie, że no dzisiaj już pojadą do Belgii, jutro już pojadą dalej do Hiszpanii. Miejmy nadzieję, że tegoroczne lato nie będzie takie upalne jak ubiegłe, że tych gołębi do naszego punktu i do naszych okręgów wróci jak najwięcej. Życzę tym wszystkim hodowcom, tym co u mnie koszowali i tym co tutaj do państwa, udanego lotu i żeby jak najwięcej tych gołębi wróciło, a państwu życzę dużo siły i wszystkiego dobrego. Pozdrawiam wszystkich. Dziękuję bardzo. No, witam hodowców gołębi pocztowych, w szczególności hodowców, którzy włożyli gołębie na Barcelonę. Przyjechaliśmy ze Słubic. W naszej sekcji włożyliśmy 9 gołębi. I oczekujemy na dobrego miejsca po prostu. W tym roku ma być pogoda bardziej taka optymistyczna dla nas. Ma być bardziej chłodniej, także liczymy, że w tym roku wróci więcej gołębi niż w roku ubiegłym. Dziękuję. A jakieś sukcesy dotychczas? No, gołąbka nie włożyłem. W tamtym roku włożyłem gołąbka, miałem 9 w kraju, tu 5 w intermistrzostwie strefy A, także na Lubuskie, nie? Województwo w pierwszej strefie, także. A jak oceniacie organizację tego roku? No to jest pierwszy raz, ale widzę, że jest bardzo fajnie, serdecznie, także miło przyjęcie dostaliśmy, także dziękujemy serdecznie za poczęstunek i liczymy na dobre wiatry, o, że tak powiem. Dla tych, co dzisiaj tutaj nie zjawili się, aby chcieli, to co można powiedzieć? No nie żałują po prostu. Nie? Może w przyszłym roku może się odważą. W ten sposób powiem. I to jest najważniejsze, że przewóz samych gołąbków jest bardzo krótki w porównaniu z tym, co było. No dokładnie, bo to jest, mówię, lato praktycznie, temperatury gorące, to jest dla gołębi bardzo duży stres i wodę, obciążenie organizmu. Także to jest bardzo ważne też, transport gołębi w ciągu 2 dni, tak? No dokładnie. Także dziękuję za chwilę uwagi i dobrego lotu. Wzajemnie, dziękujemy.